Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możesz zostawić lajka na dobry początek i wpaść przede wszystkim na Twitcha, tam widzowie, taki kontencik. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, tak jak skończyliśmy w poprzednim odcinku w ogóle gdzieś na drugim końcu miasta. Teraz po raz kolejny znajdujemy się praktycznie na drugim końcu miasta, w miejscowości, gdzie praktycznie zaczynaliśmy, czyli szpital. Znaczy zaczynaliśmy w dokach, ale tutaj głównie wszystkie misje i zapoznanie ze światem było, czyli szpital. I tutaj podobno w tym szpitalu będzie jakaś akcja. Ktoś tu planuje chyba najechać na ten szpital. No i właśnie tutaj jest jakaś ciężarówka i nasza postać, jak tu podszedłem, powiedziała, że coś tu nie gra. Czy oni już robią jakiś napad na nas, czy coś takiego? No i generalnie oni tu będą chyba przeszukiwać wampiry, prawda? Czy się mylę? Nie mam zielonego pojęcia, co my mam robić? A, musimy porozmawiać ze Swansea. No to tak, to jest nasza misja, porozmawiać właśnie ze Swansea. Przy okazji możemy dać chyba na ból głowy tutaj pacjentce lekarstwo. Czemu by nie? Na pewno stan dzielnicy dzięki temu się poprawi o kilka procent. Miejmy nadzieję przynajmniej. No i do doktora Swansea. O kurczę. No i nie ma doktora Swansea. Podążaj śladami krwi. Widzę te ślady krwi, no. Możemy je zbadać? Możemy. Dobrze, że jesteśmy pieprzonym wampirem. Jestem w stanie tutaj śladami krwi podążać. Co się stało z naszym doktorkiem? Nie mam zielonego pojęcia, ale widzę, że tutaj nowe wejścia nam się odblokowały, co oznacza czy też może, że jakieś tutaj ciekawe rzeczy mogą leżeć, na przykład jakieś dzienniki, jakieś, o właśnie, jakieś lekarstwa, jakieś kodeinki. Tutaj jest winda. A to ciekawe bardzo, do jakiego miejsca prowadzi ta winda. Czyżby jakieś tajne przejścia i tak dalej, jakieś podziemia? Nie mam zielonego pojęcia. Ponadto on był ranny, a z drugiej strony gdzie byli ci strażnicy? Priven? Od miecza giniesz, podążaj śladami krwi. Już mi się nie podoba, że ta misja się nazywa od miecza giniesz. Tu jest taka piękna ręka walki, co? Ojojoj, ale będziemy się nadupcać zaraz z doktorem Swansea. Oj. Ultraviolet curtains and ori calcium powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're his progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? Ty, no właśnie. I have no idea what you're talking about. To może my jesteśmy właśnie potomkiem tego Marshalla. Tak naprawdę. No tricks. That shit won't work on me. We found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! Oh. So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. Co tu się odpierdala? Nie kłam w wódeczka. Przed walką. Szkoda, bo generalnie my go nie chcemy w sumie zabijać. Ale może miecz kurwa gigantyczny. Ale ja też mam całkiem spory mieczyk. O, a co tu się dzieje? Ja nie mogę w to wchodzić, nie? Chyba w te światła. Ła, ła! Kurczę, walka z bossem. No dobra, to na samym początku w takim razie bossowa walka. Kurczę, właśnie, nie możemy wchodzić w te światło, bo inaczej save się dzieje. Ale za to na pewno możemy użyć naszej takiej pięknej umiejętności, jak właśnie ten cień. Ona mega sporo zadaje. No i trzeba uważać tylko na to, żeby tutaj nie wchodzić w te światła. Jak one gasną, to szybko dojeżdża dla muca. Zanim on zdąży, najlepiej w ogóle o kurwa, przeładować. Dobra, musimy się nauczyć ataków, które on tutaj wykonuje na nas.
żeby oczywiście skontrować. Nie jest to chyba jakiś mocny przeciwnik. Wydaje mi się, że wystarczy nauczyć się kilku ważnych umiejętności, ogłuszyć go ze dwa razy kołkiem, żeby miał pazury i krew, żeby mógł się leczyć. No i kurczę, będzie chyba szczerze mówiąc cacy. Raczej nie powinien być jakiś mega ciężki. Dobra, piąteczka od razu, to tak na samym starcie. I od razu mieczykiem, chyba że spróbujemy go ogłuszyć, ale jest to niemożliwe, jak on jest właśnie leży na ziemi. Teraz jesteśmy go w stanie ogłuszyć, dobra. Spróbujmy. Minus 10, pyk, mamy to. Nie wiem ile krwi mu wyssie, ale w ogóle dużo obrażeń też z tym ssaniem zadajemy w sumie. I krew uzupełniamy, zajebiste to jest. Zamknij oczy. Nieźle. Ała, 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 ała. Faktycznie trochę bolało, no. Kurwa, no, on ma strzelańskie ustrojstwo. To ja też biorę strzelańskie ustrojstwo. Tak się chcemy bawić, wariacie? Ała. Ładuj, ładuj, ładuj. Pyk. Nie ma kurczę sprawy. W takim razie. Też mogę sobie postrzelać. Chodź tu. Pyk. Bijemy, 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 dawaj, dawaj. Absorpcja krwi przede wszystkim, żeby się tutaj wyleczyć. Dobra, cyk. Lamusu. Dawaj, ładuj i cyk. Laduj i cyk. A już nie mam co ładować. Dobra, dobra, tam gadasz głupoty, nikogo to nie interesuje. Weźmy ten rewolwer, chociaż on... Do kitu ten rewolwer, tak szczerze mówiąc. Ale weźmy i go założmy. Bo i tak tutaj nie mam amunicji już. A tutaj mam amunicję w tym rewolwerze. Ładuj, ładuj, ładuj. O kurwa, ła. Walcz jak mężczyzna, sam się jak fujara zachowujesz. Mi każe jak mężczyzna walczyć. Z czego do mnie strzelał przez cały czas. Dobra, tak jest łatwiej w sumie, jak nie strzela. Oj, 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 trzeba uważać. Ładuj, ładuj. Dobra, mamy to. Możemy go ugryźć. Sporo damage'u mu zadaliśmy. Dobra, ogólnie to jest Bob, tak zwany, nie? Oj, 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 oj. Żeby nie przesadził z tym Bobem. Dobra, leczonko. Pięknie się uleczyliśmy. No i czekamy na jego atak, na jego szarżę. Wtedy robimy uniczek na plecki i mucimy, nie? Tylko trzeba uważać, żeby w te światło nie wchodzić. To jest problematyczne w miarę, chociaż te światła nie zadają jakieś turbo dużo damage'u. Dobra, pyk i piąteczka, piąteczka. I spamujemy, spamujemy tutaj lewym przyciskiem. Piękna sprawa, trochę mało mu chyba damage'u zadaje, 75 wydaje się. Kurczę, całkiem niedużo, 75 jak zadaje. Dobra, na szczęście 140 zadałem pazurki. A pazurki są naprawdę fajną umiejętnością i też nie kosztują jakieś mega dużo krwi. A nie, kosztują w sumie trochę. O kurwa, trochę kosztują krwi. Ale chyba poświęcać tą krew na leczenie, szczerze mówiąc. A na takie, ciosy, powiedzmy, wręcz, to wolę używać naszego oczywiście tutaj tego mieczyka. A krew do leczenia, pyk. Coraz więcej świateł, tym więcej damage dostaję, tym więcej świateł. Au. Bolało, plus zabrał mi krew, skurczybyk. Może go będę w stanie ogłuszyć, chyba muszę go ogłuszyć, bo inaczej może być ciężko. Kurczę, zaraz zginę, jak to dalej pójdzie. Mogę użyć G, fotki, ale to mi za dużo ta poteczka nie dała. Ugryźmy go, nawet w tym świetle. Bo zrobimy szybki unik, pyk. Dobra, i się od razu wyleczymy, także i tak gituwa. Wyszło. Praktycznie to leczenie nie zabiera mi krwi, swoją drogą. A za to sporo leczy, więc naprawdę warto używać. Kurczę, dużo świateł w tym strasznie. Wyleczmy się, żebym miał taką pewność, że się nie wywalę zaraz. Dobra, i też mu sprzedamy dwa ciosy. Dobra, i zaraz też mamy tego cienia, także będzie zajebiście. Mi się wydaje. Ała. Dobra, pyk, pyk, pyk. Po dwa cioski. Tak na przyszłość, żebym będę pamiętał. Dobra, używamy tego i używamy cienia, tylko niech on tutaj przyjdzie. Cyk, wariacie. Dobra, powinien zginąć, szczerze mówiąc. I mam fragment porządnego spustu, a to by mi było potrzebne do ulepszenia tego. Do strzelby chyba ulepszenia. And we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Zaatakowaliście mnie? Może jestem potworem? Moglibyśmy połączyć siły. I'm not
saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwin. We do not negotiate. We do not compromise. Aha. No, there is no way you'll ever let me be, McCollum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. Wybór? That's where you're mistaken. What do you mean? To jest kurwa ciekawe, nie? Uczynię z ciebie wampira? To jest bardzo interesujące. Ale to nie jest takie głupie. On się stanie naszym potomkiem, to prawda. Ale chłopiec debilem w sumie. Ale szczerze mówiąc, ja bym go przemienił. Znaczy nie mam żadnych racjonalnych argumentów, dlaczego powinniśmy to zrobić. Tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że on wtedy zmieni perspektywę. Stanie się jednym z nas. Będzie dobrym człowiekiem, tak mi się wydaje. Nie wiem, przemieniam go. I'll make you a vampire. I'll make you one of us. No! Kill me! Prepare yourself, Hunter. You're about to be hunted. Just like me. No! No! When I kissed my poor mother goodbye, I had no idea what I was doing. But now Buziak. I do consider this my kiss of Judas. Nie no, ale chyba mu... Możemy tak, no będzie ikonem młodym, trzeba się nim zaopiekować, tak czy nie? Nie wiem, jaki dziwny ten wybór w sumie był. Ale tak uznałem, że może to będzie ciekawe? Nie wiem. Myślę, że nic się nie stanie, jak go zamienię na wampira, tak szczerze mówiąc. Znaczy, no było to strasznie głupie i nierozsądne, ale wydaje mi się, że... Że naprawdę, kurczę, nic się takiego większego nie zadzieje. Oprócz tego, że trochę wprowadzimy tak zwanego poddymienia na odcinek. I do naszej fabułki tutaj. Udaj się do teatru Doris Fletcher. Tam, a po co my się udać do tego teatru? Tam podobno ktoś zamienił kogoś. Ale to wiemy, że jakby do Doris Fletcher to była ta zmutowana laska i ona całkiem potężne moce miała. Ale jakie to ma nawiązanie do nas i... Dlaczego on mówił, że on wie, że to była jakby nasza pierwszy eksperyment, czy coś takiego? Nie wiem, to pewnie dlatego właśnie tam idziemy, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Zwiększa obrażenia zadawane w czasie walki podczas ugryzienia, jak najbardziej. Czy jestem w stanie ulepszyć swój cień? O kurwa, jestem, tylko potrzebuję 4000, reset. Chcę cień ulepszyć, szczerze mówiąc, cień jest najważniejszy, reset. Aha. To ja sobie zresetowałem wszystkie kurwa umiejętności. No takie coś można zrobić? Czemu ja wiem o tym dopiero teraz? Przecież wydałem tyle niepotrzebnych punktów na jakieś głupie rzeczy. To jakbym wiedział, ujoć się kryńca, widzowie, jak ja bym wiedział, to bym nie dawał na przykład włócznie krwi, bo to jest bezsensowne i nawet tego nie używam. Tylko od razu szedł w pozbórki, pyk. Od razu bym szedł w mgła cienia, bo to też całkiem fajne, chociaż nie, może to nie. Ciało, oj, dobra. Widzowie, to ja teraz taką postać zrobię, że to jest szok, nie? Dobra, stan zdrowia, oczywiście, że polepszamy na maksa. Tym bardziej ulepszamy naszą postać, tym bardziej ona wbija poziomów. Dobra, to teraz mam dodatkowo chyba z 8000 punktów, jakbym wiedział. Chłopie, jak ja bym wiedział. Wydajność krwi, oczywiście, że był lepsza. Szkoda, że to trzeba tak trzymać. Trochę to zajmuje czasu teraz. Dobra, ale jest gituwa. Ugryzienie jak najbardziej. Straszliwe pragnienie. Do 40% krwi, 60% krwi. I oczy kryńca, bo jesteśmy królami, nie?
jesteśmy po prostu królami. Najzwyczajniej w świecie. Plus 100 obrażeń? Plus 150 obrażeń? Punktów? W sensie procent? Plus 400. Plus 600. Jo, cię kręca, ale my będziemy teraz kozacy, nie? Zwiększa regenerację życia po ugryzieniu kurczę, w czasie walki. Co się ze mną dzieje? Plus 20%. 25, dobra, jesteśmy królami, nie? Jesteśmy tak zwanymi bossami. No, bez kitu, jesteśmy takimi szefami. Tu sobie oczywiście ulepszymy cień. Otchłań jak najbardziej, otchłań jak najbardziej. Dobra, petarda, nie? Bo ja tu wszystkie miałem takie głupie rzeczy powydawane i zainwestowane w głupie rzeczy. Pazurki chcemy jak najbardziej. I tutaj nie pamiętam, co inwestowaliśmy. Otrzymujesz punkty krwi przy każdym uderzeniu i dobrze osiągnąć efekt okuszenia. To chcieliśmy na pewno, pazurki, tak. Cyk, no i tutaj kolejny poziom pazurków jak najbardziej. Jo, cię kręca, będę mucił, nie? Kolejny poziom otchłani. Gościu! Ojojo, już widzę, co się dzieje z moimi wrogami, nie? Ulepszę sobie jeszcze stan zdrowia. Cyk, 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 cyk. Mogłem to wam skipnąć w sumie, bo to trochę trwa. Dobra, myślę, że ja tu tylko i wyłącznie będę wydawał to, co wydałem teraz. Szczerze mówiąc, nawet nie idę w łucznie krwi. Może mgła cieni jeszcze, zobaczymy. Widzimy się za sekundę, bo to w sumie teraz klikanie, takie rozkminianie, gdzie tu wydaję te 15 tysięcy. Dobra, gituwa. Tutaj mamy straszliwe wieści dla Londynu, no właśnie. Alois Dawson, zarządca Imperium Dawsonów, odszedł dziś rano około godziny 4. Jedna z pokojowych znalazła go rano skąpanego we krwi. Kobieta natychmiast zawiadomiła policję. Niestety wywołał tym zazdrość osób, które zadbały, by nie dożył momentu, kiedy jego determinacja wydałaby owoce. Pan Dawson osierocił córkę pogrążoną w żałobie wraz z gronem jego zwolenników. Wróć. Czy status dzielnicy spadł? Chyba spadł i to całkiem mocno mi się wydaje. Tutaj też jest stan krytyczny. Nie jest dobrze, widzowie. Tutaj jest stan stabilny, co ciekawe. Okej, chyba wzrosło w ogóle. A tutaj? No tutaj pewnie wszyscy będą chorzy i stan... No oczywiście. Stan, o kurwa, stan wrogi, nie? Zaraz będzie. Dzielnica idzie do kosza, nie? Zaraz. No ale co ja mam robić? Biegać po tej dzielnicy? No właśnie, trzeba uratować ludzi, także dlatego właśnie przemieniliśmy tamtego zioma. Bo my chcemy zakończyć, chcemy położyć kres tej zarazie, żeby wszyscy żyli, kurwa, długo i szczęśliwie. Taki jest plan. Ulepszyłem moją postać, mam 28 poziom, mam zajebiste rzeczy. Nie wiem, czy jestem w stanie wam pokazać w sumie, jakie mam umiejętności tutaj. Chyba nie... O! Tutaj mam autofagia. Drugi poziom. To generalnie jest na mega słaby poziom, ale generalnie pazurki czwarty, otchłań czwarty, no i tutaj tak jak się prezentuje. Widzicie, szybka regeneracja, poziom ósmy. Petarda jest, tak mi się wydaje. Jeszcze chyba... A! Jeszcze miałem strzelby ulepszać. Wracaj tam. Trzeba jeszcze ulepszyć strzelbę. Mi się wydaje, że jestem w stanie na maksymalny poziom ją ulepszyć teraz. Czy ja się mylę, czy się nie mylę? O, to jest moje pytanie. Czy tam szabelkę na najwyższy poziom? Nie wiem, coś jestem w stanie ulepszyć. Strzelba albo szabelka, albo coś takiego. Strzelbę, tak jest, mamy to. 600 obrażeń, Pokczman. Jeszcze 10% obrażeń, pyk. 5 punktów ogłuszenia, pyk. No i proszę. Dla widza? Pewnie, że dla widza. Tu jeszcze możemy coś ulepszyć. Pyk, 10% zadawanych obrażeń. To mogę rozłożyć. Jeszcze zobaczymy, czy nie jestem w stanie czegoś tutaj ulepszyć teraz, czy nie zyskałem jakichś składników. Oczywiście, że zyskałem. Szybkość przeładowania 10%. Mamy super strzelby, jeżeli chodzi o kołek. To ja jestem jak kołek. Ogłuszenie jakieś większe możemy zwiększyć i szabelka, nic nie jesteśmy w stanie aktualnie ulepszyć, ale i tak jesteśmy dogirowani na maksa, naprawdę. Jestem się chyba w stanie teraz bić się, no chyba kurczę, ze wszystkim, z każdą postacią, mi się wydaje. Nie ma takiej postaci, szczerze mówiąc, której bym chyba teraz nie pokonał, chociaż ja tak kozaczę, a pewnie no jest dużo postaci, akurat, której bym nie pokonał. Pewnie spotkamy mnie ta. No, nie ma takiej postaci, którą by teraz nie pokonał. I pewnie randomowo, jak spotkamy jakieś gula, to mi na dupcy, nie? Nie gula, tylko skala.
Ciągle mi się myli góle i skalę z tym, z Falloutem. Jak już powiedziałem to nawiązanie, wiedziałem, że tak będzie. Jak już powiedziałem to nawiązanie guli do skali z Fallouta, to wiedziałem, że będę za każdym razem to mylił, bo za dużo razy powiedziałem w swoim życiu gule. Przetestujmy, co potrafię. Patrzcie, piąteczka. Poka. I dwójeczka. Pazurki jeszcze. Jo, cię kryńca, nie? Dobra. Powalony jest moja postać, nie? Wystarczy, że ja klikam jeden przycisk. Pyk. Dawaj pazurki. Puszczaj. A on mi wyssał krew w ogóle, ale chuj, nie? A ty, to opy ten krzyż swoją drogą, tak de facto. A poka kołek. Ała, no puść mnie. Pokaż kołek. Pyk. Pyk. Łe, no taki średni akurat kołek. Auć. Kołek średni plus zaraz ginę. Dobra, puszczaj. Nie możemy się wywalić, bo przypał. No mówiłem, tak jak powiedziałem. No, ale jesteśmy super mocni, jesteśmy takimi koksami. Na pewno z wszystkimi sobie poradzimy. I pierwszy randomowy bobek po drodze, którego spotkałem, prawie mi na dupsy. Auć. Biegnijmy przed siebie, po prostu dzida? Chyba tak, chyba dzida przed siebie. Nie wiem do jakiej postaci, znaczy do jakiej misji my zmierzamy teraz. Nie wiem co dokładnie. O kurwo, zostaw mnie przed nami. Czemu wampiry mnie biją? Przecież my jesteśmy kumplami, nie rozumiem. Na jakiej zasadzie to działa? Czemu wszyscy mnie tu chcą napierdalać? Mariacie, ty strzelasz, nie słychać dźwięku? Co się dzieje, ty? Tutaj biegniemy, w prawą stronę wydaje mi się powinno być cacy. No, możemy przez ten park też przebiec. Jakoś tutaj w prawo tego owego. Witam, ja też na patrol, panowie. Dogadani? Super. Ała! Dobra, biegnij. Najwyżej tutaj będziemy się bili. Oj, chyba będziemy, no. Bo ja tu muszę wejść jakoś do środka. Do teatru, no właśnie. Do teatru się pakujemy. Teraz mi się przypomniało. Czy jestem przez drzwi frontowe w stanie wejść? Niekoniecznie. Coś się zbugowało i nie słychać dźwięków, jak oni tego atakują. Nic nie krzyczą? Dziwnie, strasznie. Nie wiem, jakaś taka cisza dziwna, niezręczna. Podejrzana sprawa. Ej, wydaje mi się, że... Oj, kurwa, jakoś tam trzeba się dostać. Wydaje mi się, że... Wytrzymałość skipnąłem. Bo wydaje mi się, że miałem dużo więcej wytrzymałości niż mam. I nie wydałem punktów wytrzymałość niestety. To jest jedna z rzeczy, której akurat żałuję. Już teraz, mimo tego, że jeszcze nie odczuwam efektów tego za bardzo. Już żałuję tego, że nie poszedłem wytrzymałość więcej. Dobra, chodźmy tamtego ziomka zgarnąć. Pyk z kołeczka. I wypić przede wszystkim jego krew. Jest mega mało odporny chyba na to. A i w krew też jakoś mam mało paska krwi. Ale ogólnie, no zajebiście miotamy pazurkami i mamy super umiejętności tego cienia, także ogólnie chyba spoko. No trochę pozmieniałem to. Nie wiem, czy jestem w stanie ponownie to zresetować na przykład, czy nie. W każdym razie fajne to jest, bo ja często wydałem kilka tysięcy punktów doświadczenia na jakieś pierdoły, które mi kompletnie były niepotrzebne, no i teraz mogę sobie to zresetnąć. I to jest spoko, nie? Wcześniej narzekałem, mówię, o ci kryńca, wydałem na coś, czego nie rozumiałem, mówię, ale przypiks, nie? A teraz to było S. Bo mogę sobie to z powrotem przywrócić. Dziwne to jest to, że oni tu nic nie krzyczą, nie? Jest takie kurwa cisza. Gdzie o tym, że jestem wampirem, zaraz ginę, nie wiem, cokolwiek, pogruź mi trochę. Halo, wariacie, co się dzieje z tą... Skąd to zwątpienie? W ogóle oni mają mega wysokie poziomy. Tak swoją drogą, strasznie wysokie. Jestem strasznie tanki, ja mam jakiś bobowy poziom. Nie zabijam za bardzo postaci pobocznych. Dobra, jakoś tędy się wchodziło chyba do tego teatru. Co my znajdziemy w tym teatrze? Nie mam zielonego pojęcia. Ale coś czuję, że będzie tu jakieś niezłe przedstawienie. Ha. Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. No dobra, pakujmy się zatem. Widzę, że... O, stopy aluminium. Widzę, że pouzupełniliście panowie zapasy tutaj w tych skrzyniach, które już wcześniej ukradłem, jak tu byłem w tej lokalizacji. Super sprawa. No jest tu trochę tych stróżów. W sumie mają całkiem wysoki niestety poziom. Gdzie my musimy iść na tę główną scenę? Oczywiście, że znowu tam. Znowu tam będzie jakaś walka z bossem. Teraz z kilkoma takimi tymi ziomami. Czemu jestem w stanie jakiś ganka zrobić? Kurwa, niekoniecznie chyba.
takiego zaskoczenia przynajmniej. Czekaj, ja bym chciał... O właśnie, chciałbym wyssać z niego krew. Niekoniecznie go, szczerze mówiąc, zabijać. Dobra. Tutaj ktoś, coś. Tu widzę poprawę, jakiś ziomo. Czy my go chcemy zabijać? Znaczy, nie wiem, czy chcemy, ale chyba nie mamy wyjścia tak czy siak generalnie. Nie wiem, czy jest to kwestia chcenia. Dobra, dwójeczka, dwójeczka, pyk. Fajny jest ten mieczek, super sprawa. Dobra, dawaj, co tu masz przy sobie? Jakieś stopy aluminium. Zawsze to się przydaje, niby smar, ale... Ale przydaje się, przydaje zdecydowanie, kiedy to... Kiedy generalnie chcemy coś ulepszyć, no to jest to przydatne. Dobra, pyk, pyk, ogłuszonko. Jedzonko, piąteczka. Chcemy, żeby się cienie rozdarły w pół. I oczywiście od razu pazureczki. Pyk, dla widza. Sporo damage zadało. Ale nie tyle w sumie, ile bym chciał. Pozbądźmy się tego księdza, czy kurwa, kto to tam jest. Wygląda, cały czas będę powtarzał, że wygląda ta postać jak jakiś ziomo z tego. Kigasa. Taki dość zabawny strój, że tak powiem. Swoją drogą, Kigas to jeden z moich ulubionych filmów o superbohaterach. A wiem, że wiele osób chyba nie zna Kigasa. Super jest Kigas. Jest z najlepszych filmów dla mnie. Tak samo jak Deadpool. Jest śmieszny po prostu jest. Dla mnie. I co my tutaj znajdziemy ciekawego? Hmm? Zbadaj sprawę porwania. No tak, doktora Swansea szukam, ale czy my tego doktora Swansea tu znajdziemy? To jest moje pytanie. Na razie tutaj nic nie widzę. Oprócz skrzynki, kawałek aluminium i loska. Tutaj nikogo nie ma. Coś się tu dzieje chyba. A nie, to chyba tam gdzie byliśmy. Jesteśmy teraz po prostu na górze, prawda? Chyba nic nie będzie ciekawego. Dobrze mówię? Źle mówię? Chyba źle mówię. Musimy się tam cofnąć i nie wiem, podnieść może jakiś tego. Jakiś zeszyt tam leżał, jakiś dziennik kogoś i tak dalej. I tam będzie pewnie napisane. O, jest doktor Swansea na dole. Dobra, czyli na dół muszę się jakoś dostać. Dobra. Tu nie ma żadnego dziennika, nic takiego? Nie, chyba niekoniecznie. Tu coś jest może. Fragment zwyczajnego uchwytu. Butla jakaś pewnie z winem. Ołowiany pręt. Czy tam właściwie nie z winem, tylko z alkoholem jakimś. Szylingi? Nie no, pakujemy się na dół w takim razie. No. Nie wiem jak jeszcze zapakować się na dół, ale jakoś się pakujemy na dół. Na pewno nie tędy, tutaj idziemy na górę. Ale spróbujmy, może gdzieś tutaj jest to przejście na dół. Zaplecze. Bierz informacje na temat pracy tutaj. Zamknięte. Tędy jakoś, tutaj nic nie ma. Medyczne jakieś rzeczy. Okej, okay, czyli nie ma tutaj dalszego przejścia. Tak zwany ślepy zaułek. To nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mam ostatecznie pójść, kurde. Tu coś jeszcze jest. Mega duże rzeczy tutaj zbieramy. Tutaj może w tą stronę jakoś tu zejście będzie. Szczura możemy pogryźć. Kurde, nie wiem w sumie. Tędy? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale ten doktor Swansea jest kurwa na dole, tylko... Jak ja się na ten dół mogę jakoś dostać? Pytanie brzmi, jak? Jakie dwa zdania naraz chciałem powiedzieć i powiedziałem, nie wiem nawet co powiedziałem, jak ja na ten dół mogę się dostać? Pytanie jak? Chyba tak powiedziałem. Chodziło mi o to, że wiem, że na ten dół mogę się jakoś dostać. Pytanie brzmi jak, oczywiście. Mam nadzieję, że jak ja teraz wychodzę głównymi drzwiami, to będę mógł wejść tymi samymi drzwiami, tylko chciałem sobie odblokować i zobaczyć, czy istnieje taka możliwość. Halo? Wczytuj się, wczytuj, wariacie, bo ja tam wracam z powrotem. Halo? Wchodzimy, no tak. Wcześniej nie miałem takiej opcji, ale to możliwe, że ze względu na to, że tutaj ci strażnicy po prostu chodzili, ja byłem wtedy w trakcie walki. Tak, chyba my nie musieliśmy naokoło tak zadupcać, jak ja zadupcałem. Wydaje mi się, że mogliśmy po prostu frontowymi wejść. Z niezapowiedzianą wizytą. Kurde, no nie wiem, tutaj może? Tutaj będzie zaplecze jakieś? No bo o, chłop się znajduje na dole, nie? A tu wszystkie kurwa drzwi prowadzą do góry. A my musimy iść na dół.
Pytanie brzmi jak do jasnej ciasnej. Czekaj, ze śladami krwi może? Nie no. Tam są ślady krwi, ale... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Widzimy się chyba jak rozkminię tą jedną z największych dla mnie zagadek. No to tutaj też nie możemy, nie? Drzwi są zamknięte. Chyba, że chłop miał tutaj klucz, którego zabiłem. Tylko nie udało... Albo tu gdzieś leży klucz. Tylko nie podniosłem. No właśnie, raport jakiś. Właśnie skończyłem bolesną i przerażającą lekturę pamiętnika Doris Fletcher. Dobry Boże, ta kobieta pragnęła dopaść każdego mieszkańca Londynu, zarażając publiczność swojej kolejnej sztuki. Jej zapiski pomogły mi zrozumieć, co się dzieje. Doris Fletcher to tak naprawdę Doris Jones, córka Harriet Jones, długoletniej pacjentki szpitala Pembroke. Dwa dni zajęło mi przewertowanie zakurzonych dzienników i ksiąg, jakie trzymamy w skarbcu. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Aha, oczywiście, że to musiało być tak, że ja pominąłem to, ten dziennik pieprzony. Dobrze, że pomyślałem przez chwilę, jak ta gra może działać, a nie robiłem czegoś pochopnie, jak to zazwyczaj mam... No zazwyczaj ma się zwyczaj, cały czas to powtarzam. Dobra, no to co, idziemy, idę się odzyskać, idę się odbić. Doktorze Swansea, kumplo, chyba my kumple, nie? Tak mi się wydaje, że my ziomy. Dobra, użyjmy piątki, czemu by nie, bo i tak nam się ucik tutaj zrespił, że tak powiem. No i piękna sprawa, masztotować gościa na 32 poziomie. To mi się podoba. Tutaj będzie coś ciekawego. Sejfik. Nie wiem, czy jestem w stanie otworzyć ten sejf. Niekoniecznie, niestety. Wampirzy rycerz. William Marshall. Zapomnijcie legendy o tym człowieku, choć większość... A, w ogóle to mogę... No tak. A, nie ten przycisk. Specjalnie sobie ustawiłem coś takiego, żebyście wy mogli sobie to przeczytać, bo ja zawsze zasłaniam połową ekranu. To wiem, że po takim długim czasie to ustawiłem, no ale... Macie, możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. No i tyle. Nie chcę mi się tego czytać. Zbierz informacje na temat pracy Edgara Swansea. Jak najbardziej. To myślę, że dobrym pomysłem byłoby porozmawiać ze Swansea, żeby... It's locked znowu. Żeby zebrać informacje na jego temat. Smart sprężyna. I cannot enter. No jak nie mogę otworzyć. Zbierz informacje. Tu coś nie ma jeszcze? Jest coś. Wspomnienia Williama Marshalla. Bractwo Stóły Świętego Pawła wreszcie zgodziło się spotkać ze mną w Londynie. Uwierzyli, że w 1666 roku pragnęłem ocalić Londyn i wysłuchali mej prośby. Moją krew, chwała niech będzie Panu, bla 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 bla. Dobra. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCallum drank. I had better keep that in mind. Dobra, uratuj Edgara Swansea. To jest przede wszystkim moja misja. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. Jak easy, a my nie powinniśmy go ostrzec czy coś? Jakby ktoś był do góry nogami, ja to byś mu pasy nagle. It's a prank, bro. Odpiął. Ty dupsnął strasznie na twarz. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCallum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. Yes, Colonia. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Yeah. Time will tell.
The most intriguing part of his accusation was that you and I were the poor. To w ogóle jest generalnie tego. William Marshall. Całkiem ciekawy wątek. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Coś ukrywasz? Mam wątpliwości. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Nie, słuchaj wariacie. Dlaczego niby to my wywołaliśmy epidemię? Ty, a może... Ty, może ten wampir faktycznie wywołał epidemię? Może to faktycznie William Marshall nas stworzył i to on wywołał epidemię. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Kurczę, może mam rację. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. A może to on wywołał epidemię? To by było dopiero zwrot akcji. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter. Full of hatred and festering anger. Czyli Sean to był ten ksiądz, którego zamordowaliśmy i myśleliśmy, że on zabił tą laskę, co była taka wkurzająca i świrnięta, taka stara, co ostatecznie okazało się, że ona też się przemienia w tego skala. I ta pani była matką tej laski, którą spotkaliśmy, która miała giga taką ramię, które w nas uderzała i z którą walczyliśmy, o ile dobrze rozumiem. I tak dla widza, żeby tylko wyjaśnił. Wydaje mi się, że dobrze kumam. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother, a symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. No tak, ale wydaje mi się, że
Jak masz szczegliznę, to nie masz pieprzonej ręki kraba 8-metrowej. The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear, I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Pozwól umrzeć, przemień, nie pozwolę ci umrzeć. Czynię twoją śmierć szybszą. No nie jest gościu złym kolesiem, mi się wydaje, no po prostu zagubił się i zrobił coś strasznie głupiego. Kurczę, ale te punkty doświadczenia, a tak to stracę 3000 punktów doświadczenia. Słuchaj, będziemy w ogóle wszyscy wampirami, mam wrażenie, w tej gierce zaraz. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. Nie, to teraz zmieniam zdanie jednak. This is what I've always searched for. Very well. Nie, nie. To jest głupie, co zrobiłem. Kurwa. Jak tak teraz gada, nie wiem, to... Prepare to die. To face an eternity. Tragiczne, jak zwykle, wybory. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough. She. Czyli to on generalnie stworzył te potwory. Tam zarazę. No trudno, no znaczy trudno, no miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, tak szczerze mówiąc. Pacjent zero, nowe tego, nowe, nowa misja. Wskazówka nie działa, doktor Słonzic. No kurczę, on by mi dał dużo generalnie tego, nie? Punktów doświadczenia, tak mi się wydaje. No, ale nadal chyba będziemy mogli go zabić, tylko będziemy potrzebowali większego tutaj hipnotyzmu poziomu. Ale generalnie chyba nadal będziemy mogli go, myślę... zaczarować, że tak powiem. Dobra, idziemy co? Wykonać misję i może co? Może on się odrodzi, może będzie dobrym ziomkiem, może generalnie podjęłem może giga dobrą decyzję. Nie wiadomo. Czas pokaże, nie ma co na razie się nad tym zastanawiać. Decyzja przede wszystkim zapadła, to już jest przeszłość. Pewnie będziemy musieli się zmierzyć z konsekwencjami. Jak to mówię, naważyłeś piwa, to je musisz wypić, a ja, że koneserem alkoholu zawsze byłem, to bardzo lubiłem to powiedzenie. Dobra, pakujemy się
do gdzie? Do Lady Ashburg i idziemy z nią porozmawiać, że właśnie stworzyłem dwa randomowe wampiry i coś czuję, że to były strasznie głupie decyzje. To jest niesamowite, że ja gościa, który pomagał i był księdzem, zabiłem, a dwóch gości, którzy tak szczerze mówiąc średnio mogę ufać, to stwierdziłem, że przemienię was, panowie. Dam wam kurwa dar nieśmiertelności, nie? Ja to jestem coś giga debilem. I must tell Elizabeth. Jo, musimy porozmawiać z naszą Lady Ashburg i powiedzieć jej o tym, że w ogóle to za sprawą jej krwi się tak wydarzyło. Over there? Nie over there. Skacz, skacz, skacz. Uniki robimy i nie bijemy się. Nie mam na razie teraz na to ochoty, panowie. Chcę się udać i porozmawiać z moim przyjaciółką. Czy ona się znajduje w tym samym miejscu, gdzie zawsze? Właśnie coś kurwa chyba niekoniecznie. Nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. W jakichś dokach? Nie wiem. Jak ja mam się tam dostać? Ona gdzieś jest na górze. Kurczę, chyba jednak nie będzie to takie łatwe z nią tutaj porozmawiać teraz. I chyba będę musiał zabić tych tutaj ziomków. Dobra, na początku księdza, czy tam tego ziomka z Kigasa. Bo on generalnie potrafi mnie blokować i wystać mi krew, a to mnie najbardziej wkurza. Jak nie mogę żadnych umiejętności swoich użyć. Gituwa, potem gruby. Bo jest mocny. Generalnie, nie, w sumie zawsze na drugą postać, jaką powinien zabijać, to jest generalnie ta najsłabsza, czyli akurat nie gruby. Ale wtedy najsłabszą postacią był gruby, były dwie postacie. Ale generalnie zawsze powinniśmy właśnie zaczynać od tych bobków, bo oni są najsłabsi i najłatwiej się ich zabija. A są też najbardziej wkurzający i całkiem mają spory damage. Tak samo jak, nie wiem, w League of Legends. Zawsze najpierw zabijesz przecież adekery. Czyli nie powinieneś się postarać zabić adekery, albo jakieś takie squishy postacie zadające dużo damage'a. Mam nadzieję, że ktoś zrozumie się, o co chodzi. Albo jak w CS-ie na przykład masz jedną postać ze 100 HP, jedną postać z 10, no to najpierw zabijasz tą z 10 HP, a potem tą ze 100 HP. Dlatego, że no tak się powinno robić po prostu, zaczynać od tych, co mają najmniej HP. Jest to chyba w miarę logiczne. Moja pani, gdzie jest tu moja królowa? Witam. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Ale przypadkiem. Are you certain? Nie chciał. This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Niby przestępcą, nie miał szanowania dla etosu zawodowego, był głupi. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What?
Czekaj, to oznacza, że ona jest nosicielką? No. This can't be. Oh. Elizabeth. Are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood cause this? Stay away from me. Please. I swear I never was your Wait. Enemy. Wait. No. Elizabeth. Rozmawiam z Lady. Zgromadź składniki antidotum. No nie jest to misja, którą mam wykonać. Co mamy zrobić? A, mamy to zrobić. Musimy wykonać antidotum. Co, wyleczymy zarazę? No to wygląda. Jo, cię kręca. To teraz nas czeka tak zwana wycieczka po całym Londynie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się jutro, godzina 14 z tej serii oraz innych serii. Zapraszam też na Twitcha. Tam streamy koło 20. Ale też może być czasem 11. Różnie jest. Ale tam zazwyczaj koło 20 sobie streamuję. Gramy w jakieś głupoty, dobrze się bawimy. No i tyle, widzowie. Widzimy się jutro.